jest nowy kandydat PiS Polidia Staroń kandydatką PiSu na rzecznika praw obywatelskich. Senator niezależna Lidia Staroń będzie kandydatką PiS na rzecznika praw obywatelskich, poinformował szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Zgłosimy dzisiaj senator Lidię Staroń, powiedział dziennikarzom szef klubu PiS, pytany w czwartek o to, kto będzie kandydatem PiS na RPO. Ryszard Terlecki wyraził przekonanie, że Staroń zyska poparcie wszystkich ugrupowań Zjednoczonej Prawicy oraz zostanie zaakceptowana w Senacie. Pytany, dlaczego Lidia Staroń będzie kandydatką PiS, odpowiedział, między innymi, dlatego, że bardzo chce. W interim.pl informowaliśmy, że Lidia Staroń jest faworytką do objęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Senator ma budzić sympatię Kaczyńskiego, co nie jest bez znaczenia, pisze dziennikarz interim.pl Łukasz Szpyrka. Prawo i Sprawiedliwość chce wyjść z pata, który trwa od września. Wcześniejsze dwie próby przeforsowania politycznych kandydatów, Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego, nie udały się. Obie kandydatury odrzucił Senat. W sumie parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Sejm zwykłą większością głosów. Musi jednak uzyskać zgodę Senatu, w którym również głosowanie przeprowadzane jest zwykłą większością. Kim jest senator Lidia Staroń? Lidia Staroń jest senator niezależną. W przeszłości należała do Platformy Obywatelskiej, a dziś częściej wydaje się sympatyzować z Prawem i Sprawiedliwością. Staroń nie ma wykształcenia prawniczego, ukończyła studia na Wydziale Budownictwa, co na stanowisku RPO może być największą przeszkodą. Ma jednak niezaprzeczalną zaletę, czyli doświadczenie. Senator od lat wspiera obywateli w walce z egzekucjami komorniczymi, a jej działalność społeczna idzie w parze z działalnością polityczną. Wybór RPO. To już piąta próba, wcześniej tylko Porozumienie przedstawiło swojego kandydata na RPO, profesor Marka Konopczyńskiego. W środę wieczorem jednak Konopczyński poinformował, że w związku z brakiem poparcia PiS rezygnuje z ubiegania się o ten urząd. W czwartek o godzina 13.00 na posiedzeniu klubu PSL zdecyduje, czy zgłosi kandydaturę profesor Marcina Wiącka, o której wspomniał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Według informacji PAP Wiącek, gdyby został przedstawiony jako kandydat, mógłby zyskać także poparcie Porozumienia. Termin zgłaszania w Sejmie kandydatów na RPO upływa w czwartek o godzina 16.00.